Dawno, dawno temu powstała Akademia Górniczo-Hutnicza, a dzisiaj obchodzimy stulecie jej istnienia. Radio 1.7 przyszło do Centrum Kongresowego ICE, żeby zobaczyć, jak świętujemy jubileusz istnienia naszej uczelni. Czym dla Pana jest AGH? Proszę Panią, przede wszystkim uczelnią, którą skończyłem w bardzo odległym czasie. Powiedzmy, startowałem w 1955 roku, a skończyłem w 1961. Czyli to jest już kilkadziesiąt lat temu. I wspomnieniem. Kończyłem AGH, Pani jeszcze nie było na świecie. Wydział elektryczny. Dzisiaj najwięcej z Wydziału Elektrycznego było tutaj oznaczonych. Prawdziwa alma mater. AGH dla mnie jest rodziną, jest wspaniałymi latami, które przeżyłem na tej uczelni i ludźmi, których poznałem tutaj. Mówi się dużo o tym, że tutaj więzi na naszej uczelni są bardzo silne pomiędzy absolwentami, studentami. Jak to wygląda w Pana przypadku? Rzeczywiście, po prostu są takie więzi. Po pierwsze, powiedzmy, pracujemy w różnych zawodach, przemysłach, miejscach pokrewnych, zbliżonych, w związku z tym te więzi są. No i jesteśmy, powiedzmy, partnerami, czasami konkurentami. I powiedzmy, czasami wspomagamy się wzajemnie. Te wszystkie relacje ludzkie występują w pełnej krasie i w pełnej okazałości. Tak, poznaliśmy się lata temu. Dzieli nas ponad 300 km odległości, aczkolwiek jeżeli jest jakakolwiek sposobność, spotykamy się, dzwonimy do siebie i spędzamy razem tutaj czas na uczelni, jak również poza nią. Jeden z moich synów też ukończył, żona ukończyła AGH, a więc jest jakby to uczelnia rodzinna. Alma Mater to jest nasza druga rodzina w Krakowie. Gdzie można spotkać się z tradycją na naszej uczelni? No nie jest to proste na pewno pytanie. Tradycje na naszej uczelni te najbardziej już ugruntowane wiążą się głównie z tradycjami górniczymi. Są to na przykład karczmy górnicze, przede wszystkim na Wydziale Górniczym. Wydaje mi się, że takim jednym z aspektów tradycyjnych jest architektura naszej uczelni. Myślę, że budynek główny A0 stał się już kultowym obiektem. Myślę, że też aktywność ta studencka związana z kołami naukowymi, ale nie tylko kołami, też organizacjami, które zapewniają możliwość realizacji swoich pasji czy wspólnej pracy na rzecz innych studentów, też są już ugruntowane jako taka powtarzająca się ciągła tradycja przekazywana w ciągu z każdym rokiem kolejnym studentom. Czym dla Ciebie jest AGH? Uczelnią, na której spełniam swoje marzenia. Studiuję kierunek, który jest dla mnie najlepszym wyborem, jaki mogłam mieć, czyli inżynierię akustyczną. Nigdzie indziej nie mogłabym tego studiować. Jestem z tego bardzo zadowolona. A powiedz mi, czemu jesteś dzisiaj tak ubrana? Bo świętujemy stulecie AGH i jest to dla nas bardzo ważna okoliczność i mogę godnie reprezentować orkiestrę reprezentacyjną AGH i grać tutaj na stuleciu. No właśnie, czyli powiedziałabyś, że a propos tych tradycji związanych z naszą uczelnią, ta orkiestra jest jedną z nich? Oczywiście, że tak. No, tworzymy bardzo dobrą historię od 18 lat i myślę, że jesteśmy naprawdę ważną częścią AGH w tym momencie. A jak wygląda sprawa z taką więzią między studentami? Jakby czujesz, że te znajomości, które masz teraz, przetrwają już do końca życia? Jak to wygląda? No, mam nadzieję. Te w orkiestrze są, ogólnie wszystkie organizacje studenckie są bardzo ważną częścią, bo dzięki nim możemy zawierać takie relacje, które właśnie przetrwają i mam nadzieję, że te takie będą. Po części oficjalnej obchodów jubileuszu stulecia Akademii Górniczo-Hutniczej na myśl przychodzi mi tylko jedno zdanie. AGH to nie jest uczelnia tylko na parę lat. To jest uczelnia na całe życie.